Witam serdecznie w murach zespołu szkół nr 3 w Choszcznie. Spotykamy się tutaj, by podziwiać zmagania naszych młodych fryzjerów, stylistów, uczniów branżowej szkoły pierwszego stopnia, kształcących się w zawodzie fryzjer. Powalczą oni o miano młodego mistrza fryzjerstwa. Serdecznie witam zaproszonych gości. Panią Violettę Kaszak, starosta miasta Choszczna. Witam pana Sebastiana Michalskiego, przedstawiciela firmy Fale Loki Koki. Witam pana Piotra Wierzbę, który tutaj pięknie zadba nam o naszą oprawę muzyczną. Witam opiekunów i nauczycieli uczniów, którzy przyjechali na konkurs. Witam nauczycieli i pracowników zespołu szkół nr 3 w Choszcznie. Witam uczniów szkoły w Międzyrzeczu, uczniów zespołu szkół nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim i uczniów zespołu szkół nr 3 w Choszcznie. Szanowni Państwo, przedstawię teraz jury, niezwykle zacne w tym roku i nadobne. Pani Ewa Kawka, fryzjerka światowej sławy, która czesała Miss Universe, Miss Świata i finalistki Miss Universe. Pani Irena Piątek, osobowość roku województwa zachodniopomorskiego i koszalińskiego. Osobowość roku w kategorii biznes. Witam kierownika Henryka Jurkiewicza, kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego. Tegoroczna szósta edycja konkursu nosi nazwę Słodko-gorzki smak rozkoszy. Walczą o miano mistrza fryzjerstwa uczniowie branżowych szkół pierwszego stopnia. W tym roku rywalizują ze sobą trzy szkoły. Szkoła z Gorzowa Wielkopolskiego, zespół szkół nr 3 z Choszczna, a także szkoła z Międzyrzecza. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez panią Violettę Kaszak, starostę miasta Choszczna. Szczegóły konkursu, jego cele przedstawi państwu Adrianna Gładysz, mistrz fryzjerstwa. Dzień dobry wszystkim. Cele konkursu. Integracja i dobra zabawa. Doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów, wymiana doświadczeń między szkołami, zaszczepienie młodzieży zasad zdrowej rywalizacji, organizacja konkursu, czas na wykonanie zadania 75 minut, pracę konkursową uczestnik wykonuje na modelce. Do wykonania fryzury można stosować dopinki, dodatki i wypełniacze. Strój i makijaż modela powinny harmonizować z linią fryzury.
witam po przerwie. Już za momencik, już za chwileczkę będziemy podziwiać efekty pracy naszych młodych fryzjerów, stylistów, przyszłych mistrzów w zawodzie, mam nadzieję. Zapraszam modelkę numer 1, Justynę Rudzińską. Przedstawia ona pracę, kompozycję o nazwie Wszystko, co kocham, którą wystylizowała Sandra Malec. I powoli nadchodzi modelka numer 2, Karolina Prawucka. Jej stylistką była... Hasan Dragorach, a kompozycja nosi nazwę Jesteś jak cukierek, chcę zdjąć z ciebie papierek. Dziękuję naszemu cukiereczkowi. Modelka numer 3, Nikola Perlach. Stylizowała ją Wiktoria Stańczyk. Kompozycja nosi nazwę Banan nie taki słodki. Modelka numer 4, Magdalena Majcher. Stylizowała ją Ola Laskowska, a stylizacja nosi nazwę Rozkosz, jaką daje Donat. Dziękujemy, Magdzie. Modelka numer 5. Zapraszamy. Oliwia Rutkowska, wystylizowana przez Zuzię Kukwę. Jej stylizacja nosi nazwę Owocowe Lowe. No to jaki to taki łatwy? Dziękujemy, Oliwi. Zapraszamy modelkę numer 6, Zuzię Woźniak. Jej stylizacja to tortowe cięcie, a twórcą stylizacji jest Alicja Kuźnikowicz. Jeszcze raz zapraszamy. Dziękujemy, Zuzi. I modelka z numerem 7, Ilona Polik, wystylizowana przez Antoninę Knasiak i jej fryzura donatowe szaleństwo. Idealnie. Drodzy Państwo, 7 modeli,
siedmiu fryzjerów przed jury. Duże wyzwanie. Także jury udaje się na naradę. Możecie sobie siedzieć, możecie podchodzić. Teraz jest chwila dla fotoreporterów. Można sobie robić zdjęcia, podziwiać. I zapraszamy za 10 minut. Chciałam podziękować pani Wiolecie Karzak, staroście Chłoszczyńskiemu, za objęcie konkursu honorowym patronatem, a także odfundowanie nagrody starosty. Dziękuję bardzo. Równie serdecznie chciałam podziękować panu Sebastianowi Michalskiemu, przedstawicielowi firmy Fale Loki Koki, za ufundowanie nagród dla zwycięzców i dla wszystkich uczestników. Dziękuję bardzo. Chciałam w końcu podziękować naszej chłoszczyńskiej telewizji Echo za to, że jesteście tutaj dzisiaj z nami i za to, że opowiecie o nas całemu światu. Dziękuję. Pani starosta, może parę słów? Najlepiej tak. Szanowny pan dyrektor, szanowni państwo, młodzi fryzjerzy, wspaniałe modelki, no jestem pod wrażeniem. Co prawda wielokrotnie już byłam zapraszana na to wasze wydarzenie, jednak dzisiaj jestem po raz pierwszy i nie ukrywam, że jestem pod olbrzymim wrażeniem zarówno pracy, którą włożyliście w ten konkurs, jak i w te dzieła, które dzisiaj powstały i które były tak przepięknie przez te modelki nam zaprezentowane. Jaki będzie wynik konkursu? No nie wiem, bo widzę, że będzie to bardzo trudne zadanie i bardzo trudno pewno będzie wyłonić kto, ale to już jest ich zadanie, w związku z tym na pewno się natrudzili bardzo i już wiedzą. Ja nie wiem. Dla mnie naprawdę to jest los w loterii, która fryzura jest najpiękniejsza, bo wszystkie są naprawdę prawdziwymi dziełami sztuki. Ja napisałam przed chwileczką na Facebooku, że te fryzury są zaskakujące, nawet szokujące, ale też przede wszystkim dające nam wszystkim takie wrażenie, że fantazja, którą macie w sobie, drodzy fryzjerki, bo to były już same panie, którą macie fantazję w sobie, to jest tak nieograniczona, że aż się boję, a właściwie życzę, żebyście byli tacy szokujący dalej, bo to tak naprawdę daje wam ten sukces na przyszłość. No i trzymam kciuki za to, żebyście byli, jak tu pani dyrektor wielokrotnie powiedziała, żebyście byli znani, no przynajmniej w Polsce, ale na całym świecie, tak jak nasza pani Ewa Kawka, przynajmniej. Także wzorujcie się na niej, naprawdę wspaniały wzór do naśladowania. Oczywiście gratuluję już w tej chwili wszystkim uczestnikom tego konkursu, tym, którzy brali udział jako fryzjerki i wam za odwagę, bo to nie jest tak łatwo przejść przez salę pełną gości i jeszcze prezentować takie wspaniałe fryzury, które macie. Gratuluję wam za to. Gratuluję tych prezentów, które za chwileczkę otrzymacie. No i dziękuję serdecznie za zaproszenie. Obiecuję, że następnym razem również będę z wami. To jest naprawdę fantastyczne doświadczenie. Wszystkim państwu życzę tych wrażeń, które już są właściwie za nami, ale na pewno będą się jeszcze długo utrzymywać w naszych sercach, bo to naprawdę niezwykłe wydarzenie. Pani dyrektor, gratuluję. Dziękuję w imieniu uczestników, dziękuję w imieniu modeli, dziękuję w imieniu wszystkich, którzy byli zaangażowani w ten konkurs. Drodzy państwo, no ja już
nie mam co powiedzieć. Muszę wam oddać mikrofon, chociaż chciałabym jeszcze tę chwilę napięcia trochę przedłużyć. Nie. No dobrze. Szanowne jury, zapraszam do ogłoszenia werdyktu. Muszę powiedzieć, że już jestem tutaj drugi raz zaproszona, bardzo się cieszę. Co roku jest, w tym roku jest jeszcze lepiej, jeszcze fajniej. Widać ogromną pracę waszą, a przede wszystkim pani stylistki, która tutaj z wami pracuje. Bardzo mi się podoba tegoroczny temat, naprawdę jest słodko, wyjątkowo, ale w tamtym roku też było cudownie, muszę przyznać. Widać, że te fryzury są dopracowane, tak jak powiedziałam, no, zaskakujące, naprawdę fajne. I jeszcze tutaj tak powiem, że czemu ja do tej pory jeszcze na to nie wpadłam, sama w przyszłym roku ufunduję też super nagrodę, obiecuję. Więc w tym roku byłam zaproszona, a na przyszły rok już się prosiłam. I teraz rozdamy werdykt od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce. Przepiękna fryzura, Alicja Kuźnikowicz, stylista, zapraszamy. Proszę, dobry panie, panią stylistę. Gratuluję, piękna praca, super pomysł, naprawdę fajna modelka. Chciałabym, żeby ta fryzura była może taka bardziej stabilna, ale gratuluję, przecudownie, naprawdę. Proszę pokazać modelkę. Zapraszamy modelkę. Jeszcze raz. Bardzo fajnie, gratulacje. Drugie miejsce. W szóstym międzyszkolnym konkursie fryzjerskim. Jest to dla Aleksandry Laskowskiej. Ja również gratuluję. Chciałabym powiedzieć i zwrócić uwagę, że ta fryzura może wydawać się fryzurą taką prostą, być może łatwą, ale w rzeczywistości ja wiem, że nad tym trzeba się było bardzo napracować i fryzura jest przepięknie gładko wyczesana, co się bardzo liczy, a przede wszystkim jest, naprawdę wywołuje taki smaczek, jakby mi się chciało to ugryźć. Bardzo łatwe, tematyczne, niesamowicie, bardzo fajne. I trzecie miejsce w tym konkursie. Pierwsze, przepraszam. O, dziękuję. A byłyby dwa trzecie, też byłby jakiś pomysł. I pierwsze miejsce jest to Sandra Malec. Gratuluję. Gratuluję styliście. Bardzo fajny pomysł i muszę powiedzieć, są tutaj dwa smaki, a może nawet więcej. Jest tutaj, są, można powiedzieć, dwa tematy, dwie fryzury na jednej głowie. Fryzura bardzo stabilna, pięknie wyczesana, smaczna. Gratulujemy wszystkim. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. I oczywiście to jest takie jeszcze coś. I tutaj oddaję mikrofon. A ja mam dla modeli, które osoby nie zajęły żadnego miejsca, małe upominki. Miejsca były trzy, a wyróżnienia są dla wszystkich i drobne upominki. Jak widać, każda praca się opłaca i tak musi być. Nagroda fundowana przez starostę Wyszczańskiego. Nagroda, uwaga, dla modela, który zajął pierwsze miejsce. Zapraszamy. Pierwsze miejsce. Model. Drodzy Państwo, wszystko co dobre musi się wreszcie kiedyś skończyć. Ja Państwu dziękuję za udział, dziękuję za przybycie.
pani starosta, szanowne jury. Dziękuję za czas, który poświęciliście. Młodzieży dziękuję za zaangażowanie, modelom za odwagę, bo to w waszych rękach spoczywał ich los w dużej mierze. Dziękuję wszystkim raz jeszcze i do zobaczenia za rok.